Jak reagujesz na rzeczy, na które nie masz wpływu? Czy one mają wpływ na ciebie? Witaj w kolejnym dniu mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Dzisiejsza pogoda jest genialną analogią do tego tematu, ponieważ jestem bardzo ciekawy, jakie miałaś odczucia, kiedy spojrzałeś w okno dziś rano. Kurwa, pada śnieg! Jest 18 kwietnia. Jakieś temperatura koło zera, no i sypie śnieżek, będzie można po południu lepić bałwana. I teraz patrz, jak to jest, że niektórzy z was mają już zrąbany dzień na maksa tylko dlatego, że pada śnieg. A jaki masz na to wpływ? Właściwie nie masz żadnego, nie masz żadnego wpływu na to, jaka jest pogoda, nie masz żadnego wpływu na to, ile stopni i co z nieba pada. I teraz pytanie, czy ciebie będzie to ruszać, czy nie? Czy będziesz się tym przejmować, stresować, czy może będzie cię to wkurzać? Bez sensu, bez sensu. Zobacz, jest coś takiego jak strefa wpływu twoja własna, osobista, która jest dookoła ciebie. To są rzeczy, które zależą bezpośrednio od ciebie i na które ty masz wpływ. Jeżeli teraz mówimy o pogodzie, czy o śniegu, jaki masz wpływ na to? Żaden, więc dlaczegoś to cię rusza? Dlaczego tym się przejmujesz? Czemu w ogóle się zastanawiamy nad tym? Jednak tak jest, wielu ludzi tak ma. Ty prawdopodobnie też, jeżeli to oglądasz. I teraz patrz, jeżeli przestaniesz się przejmować rzeczami, które tak naprawdę, na które nie masz wpływu, a skupisz się na tych, na które wpływ masz, wtedy twoje życie będzie dużo, dużo lepsze. To się tyczy wszystkiego, nie tylko polityki. Zobacz, polityki, właśnie chciałem o tym powiedzieć, nie tylko pogody, tak samo polityki, tak samo innych rzeczy. Zobacz, może cię wkurzać to, że ktoś tam został wybrany, coś tam się wydarzyło. A jaki masz wpływ na to? Pomyśl. Miłego dnia ci życzę.